Krystyna Młotkowska, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych. Dzisiaj maturzyści odbierają swoje świadectwa. Jak to wygląda w chemiku? Zgodnie z tym, co ogłosił pan minister, dzisiaj żeśmy wyznaczyli indywidualne harmonogramy dla poszczególnych uczniów klas maturalnych i tak przychodzą, czyli klasami na odpowiednią godzinę, zachowując wszelkie standardy, czyli mają wyznaczony czas, odstępy 2 metry, maseczki, rękawiczki, długopisy. No, zachowujemy wszystkie te środki bezpieczeństwa, które są zalecane. I powiem, że no młodzież chyba bardzo potrzebowała właśnie świadectw, może i kontaktów. Większość odbiera, ale są osoby, z których umawiamy się na inne terminy. Taka możliwość jest. Od poniedziałku po prostu kto będzie chciał, o której godzinie, jeżeli się z nami umówi, wydamy świadectwo. Krzyszewski Jakub z ZST numer 6 w Otwawku. I co skłoniło Ci dzisiaj, aby odebrać swoje świadectwo osobiście? No, tak poinformowali nas, że może mamy taką możliwość odebrania. No i dlatego tu jestem. A jeżeli chodzi o matury, powiedz mi, czy Ty się przygotowujesz do nich? No, tam pomagają nam, przygotowuję się, tam nauczyciele nam pomagają, wysyłają już nam jakieś arkusze ze starych i oceniają nam, pomagają w tym. A czy ta epidemia koronawirusa wzbudza Tobie taki dodatkowy stres, jeżeli chodzi o matury? Nie, jakoś tak się nie stresuję tym bardzo. Kto się będzie chciał nauczyć, to się nauczy tam w swoim zakresie. Sylwia Wojtyczak, jestem wychowawcą klasy 4 GB. Dzisiaj maturzyści odbierają swoje świadectwa osobiście. Czy dużo ich postanowiło dzisiaj przyjść i odebrać je osobiście? Tak, u mnie prawie w 100% klasa się stawiła. A przygotowują się normalnie do matury? No, mówią, że się uczą. Więc wiadomo, no, my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować tak na 100%, ale chodzi o to, że po prostu samemu jest na pewno dużo gorzej niż to jest to w klasie, tak? Z nauczycielem, gdzie nauczyciel jest przy tablicy, oni chodzą do tablicy, rozmawiają, rozwiązują zadania, omawiają lekcje. A co robią nauczyciele, aby im pomóc? Lekcje online, rozumiem, się odbywają? Oczywiście, lekcje online są zadania. My robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najlepiej ich przygotować do egzaminów i do matury.